Dzień dobry wszystkim, witam Was ponownie na kanale House of Makeup. Zapraszam Was dzisiaj niestandardowo na film, którego nie miałam w planach nagrywać, ale tak zasypaliście mnie prośbami o tą tematykę, że jak mogłabym go nie zrobić. Mowa oczywiście o podsumowaniu roku 2018. I w moim dzisiejszym zestawieniu znajdziecie zarówno hity, jak również kilka produktów, o których po prostu chciałabym zapomnieć. Jeżeli lubicie taką tematykę, to może weźcie sobie coś do picia? Ja wzięłam, bo na pewno trochę się nagadam i zapraszam Was do oglądania dalej. Moi drodzy, zanim przejdę do konkretnych produktów, chciałabym Wam powiedzieć, jak wyglądała selekcja i typowanie ulubieńców. Stwierdziłam, że odpowiem sobie na proste pytanie, których produktów używałam najczęściej i po których płakałabym najbardziej. I wtedy sytuacja okazała się o wiele łatwiejsza, bo jak przygotowywałam się do tego odcinka i patrzyłam na ten cały stos kosmetyków, których naprawdę często używam, no to aż mnie głowa rozbolała i mówię, Boże, powinnam użyć tego, powinnam pokazać Wam to, powinnam pokazać Wam tamto, ale z drugiej strony, jeżeli śledzicie mój kanał na bieżąco, a mam nadzieję, że tak jest, to wiecie o wielu produktach, których często używam, ale tym razem pokażę Wam te, których używam najczęściej, czyli będzie to samo makijażowe królestwo. Zacznę może trochę niestandardowo od pielęgnacji, której nie stosuję na sobie. Pomyślałam sobie, że muszę Wam powiedzieć o kremie, który stosuję w przypadku makijażu moich klientek z cerą tłustą. Wiem, że porad o takiej tematyce jest trochę mniej, stąd mój pomysł na to, żeby pokazać Wam ten krem, który dla mnie sprawdza się w 100%. Mowa o kremie Dr. Jart Water Drop. I paradoks polega na tym, że to jest krem, który jest dedykowany skórom suchym właśnie, ale moim zdaniem przez swoją niezwykle lekką konsystencję nadaje się po prostu perfekcyjnie właśnie do skór tłustych. I ta nazwa Water Drop, czyli kropla wody, moim zdaniem naprawdę dobrze oddaje konsystencję tego kremu, który rzeczywiście jest tak lekki, że jak go nałożycie na dłoń, to on aż spływa, zjeżdża, ale to nie jest tłusta taka olejkowa konsystencja, tylko coś po prostu niesamowicie lekkiego, więc jeżeli macie problem z tym, że kremy są dla Was po prostu zbyt mocne i zbyt tłuste i szukacie czegoś ultra lekkiego, to naprawdę zwróćcie na niego uwagę. Drugim produktem będzie mgiełka utrwalająca. I to jest mgiełka, której używam zarówno na sobie, jak również na moich klientkach. I wybór nie był łatwy, ponieważ walka toczyła się pomiędzy dwoma mgiełkami, ale wybór padł na mgiełkę Urban Decay All Nighter. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego nie powiedziałam o mgiełce Glam Glow, Glow Setter, ale przetestowałam solidnie obydwie i uważam, że delikatnie, ale jednak lepiej sprawdza się mgiełka Urban Decay All Nighter, jeżeli chodzi o takie klasyczne utrwalenie makijażu. Jeżeli zależy Wam na mgiełce, która będzie ten makijaż odświeżała w ciągu dnia, no to Glam Glow będzie wspaniałym rozwiązaniem, bo nie dość, że utrwala, to jeszcze nawilża i pięknie pachnie, ale jeżeli stawiacie na taką, no naprawdę niezwykłą długotrwałość makijażu, no to tutaj postawiłabym zdecydowanie na mgiełkę Urban Decay All Nighter. Kolejnym produktem jest kosmetyk, który wymieniam niezwykle często w moim kufrze i chyba właśnie tego produktu kupuję najwięcej. Mowa o płynie do dezynfekcji pędzli z maka, który moim zdaniem jest niezastąpiony, jest po prostu najlepszy na świecie i sprawdza mi się wybornie. Jest kilka alternatyw, między innymi taki pięknie pachnący płyn, który nazywa się chyba Parian Spirit i rzeczywiście pozostawia Wasze pędzle cudownie świeże i jeszcze lekko zapachowe, natomiast dla mnie ten zapach nie jest najważniejszy, a jeżeli chodzi o cenę, która tutaj jest chyba trzykrotnie niższa, no to zdecydowanie będę jednak stawiała na płyn z maka. Bardzo lubię go za to, że on rzeczywiście momentalnie mi te pędzle oczyszcza, ale lubię też go za to, że pędzle po nim nie schną długo, tylko są praktycznie gotowe do użycia, więc jeżeli potrzebujecie takiego błyskawicznie działającego produktu i jeszcze takiego, który naprawdę dobrze te pędzle oczyści, no to tutaj całym sercem polecam płyn z maka. Kolejnym kosmetykiem jest produkt do stylizacji włosów. Jak wiecie, przygotowując dla Was tutoriale, dbam nie tylko o makijaż, ale staram się, żeby moje włosy też dobrze wyglądały. I jak dostaję od Was komplementy na temat mojego uczesania, to cieszę się podwójnie, bo ja nie jestem profesjonalistką, ale naprawdę staram się, żeby to wszystko całościowo wyglądało dobrze. I znalazłam kosmetyk, który sprawdza mi się do tej stylizacji właśnie bosko, ponieważ po pierwsze ułatwia mi modelowanie czy kręcenie włosów, a po drugie
pachnie cudownie. Po prostu mam wrażenie, jakbym poperfumowała się jakimś obłędnie pięknym zapachem. I mowa o takim sprayu na objętość z Moroccan Oil. I ja go używam w ten sposób, że spryskuję całe moje włosy tym sprayem zaraz przed stylizacją. Później na przykład nawijam włosy na lokówkę, rozczesuję i nie dość, że włosy właśnie cudownie pachną. To jest chyba najpiękniej pachnący produkt do stylizacji włosów na świecie. To jeszcze fryzura jest naprawdę długotrwała i po prostu świetnie wygląda. Ostatni ulubieniec pielęgnacyjny to maleństwo od Body Shop, czyli olejek herbaciany, który ratuje mnie zawsze, kiedy jakieś niespodzianki i nieprzyjemności pojawiają się na mojej twarzy. Ja go używam nawet kilkukrotnie w ciągu dnia, żeby tą niedoskonałość zaatakować naprawdę porządnie, ale jeżeli chcę sobie zrobić taką dodatkową kurację, no to na większy obszar nakładam sobie właśnie ten olejek na noc i rano naprawdę ta skóra wygląda inaczej. Nie mogę Wam obiecać, że wypryski znikną po jednej czy po dwóch godzinach, ale naprawdę uwierzcie mi, że ten czas rekonwalescencji jest o wiele szybszy, więc naprawdę go Wam w 100% polecam. Zaczynamy omawiać kategorię ulubieńców makijażowych. Rozpocznijmy sobie od podkładów. I jak wiecie, podkład to jest kwestia w 100% indywidualna i zawsze o tym trąbię, zawsze o tym mówię do znudzenia, ale wydaje mi się, że przy podkładach muszę szczególną uwagę zwrócić właśnie na ten indywidualny dobór. Niemniej jednak pokażę Wam podkłady, które sprawdzały mi się bezbłędnie, świetnie, wyglądały na skórze bosko, cudownie, no i po prostu naprawdę płakałabym, gdyby je wycofali. I zacznijmy sobie od podkładu Belle Hypoallergenic Nude Liquid Powder. Ten podkład przewija się non-stop w moich tutorialach, non-stop w moich ulubieńcach i jakichś rekomendowanych Wam produktach, bo jest po prostu wyjątkowy. To jest podkład, który w pierwszej chwili aplikacji wygląda lekko i kremowo na skórze, ale po chwili zamienia się w bardziej pudrową formułę, więc nawet możecie rezygnować już z użycia pudru przy użyciu właśnie tego podkładu. On trzyma się o wiele lepiej niż wiele selektywnych produktów, co czyni go jeszcze bardziej wyjątkowym kosmetykiem. I najlepsze jest to, że słuchajcie, dostałam od Was tyle wiadomości o tym, jak boski i wspaniały jest ten podkład, że tym bardziej po prostu go uwielbiam. Drugim podkładem jest w zasadzie taka hybryda makijażowa, czyli coś na pograniczu serum i podkładu. Mowa o serum do twarzy Instant Glow Beauty Serum od Lumen. I może nie widzicie go bardzo często u mnie w tutorialach, ale wynika to z tego, że ja tego produktu używam głównie na co dzień, jeżeli nie mam czasu na mocniejszy makijaż. To jest taki kosmetyk, który sprawia, że Wasza skóra jest błyskawicznie nawilżona, koloryt skóry jest wyrównany, ale jeszcze uwielbiam go przede wszystkim za to, że skóra się tak zdrowo, naturalnie błyszczy. To jest efekt, w którym ja czuję się po prostu znakomicie, czuję się świeżo, czuję się młodo, czyli dokładnie tak, jak czuć się powinnam i polecam go każdej kobiecie, niezależnie od wieku. No, ja naprawdę go w 100% rekomenduję. Kolejnym podkładem, który moim zdaniem jest naprawdę wspaniały, jest podkład Dior Backstage. To jest podkład, który może nie jest jakiś bardzo popularny w tak zwanych internetach, ale ja uważam, że to jest podkład, który sprawdza się świetnie, no nie tylko u makijażystek, ale również u osób, które wykonują makijaż tylko dla siebie. Nawiążę najpierw do makijażystek, którym ten podkład myślę, że wyjątkowo się spodoba, przede wszystkim ze względu na swoją pojemność, ponieważ tutaj macie aż 50 ml produktu. To jest naprawdę bardzo dużo, jeżeli chodzi o podkład. A po drugie, ta butelka nie jest szklana, więc to jest podkład, który jest po prostu leciuteńki, więc Wasze plecy Wam po prostu za to podziękują. Ale oczywiście nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, jak podkład wygląda na skórze. A on na początku daje Wam taką no, po prostu leciuteńką woalkę na skórze, a po chwili zastyga, tworząc cudowną taflę, która utrzymuje się przez długie, długie godziny. Więc właśnie jest to podkład nie tylko dla makijażystek, ale też na co dzień, ponieważ nie daje on tego obciążającego efektu i moim zdaniem on pasuje zarówno do takich mocnych, wyrazistych makijaży, jak również do makijaży dziennych. Podkład idealny. Kategorię podkładów zamyka podkład mineralny Skobo. Podkład sypki mineralny, o którym mowa, może być wykorzystywany zarówno w formie makijażu samodzielnego, czyli nakładacie go bezpośrednio na skórę, jak również w formie etapu wykończeniowego, czyli możecie najpierw nałożyć sobie Wasz ulubiony podkład płynny, a później zaaplikować odrobinę podkładu sypkiego mineralnego. Dzięki temu uzyskacie większe krycie i większą trwałość. Czas na cienie do powiek. Zadałam sobie znów pytanie, których używam najczęściej, które polecałam najczęściej, z którymi najczęściej pracowałam z moimi klientkami i wybór padł na
palety Covershot ze Smashboxa. No moim zdaniem Smashbox tutaj naprawdę podniósł poprzeczkę, jeżeli chodzi o jakość cieni, ponieważ maty są wspaniale miękkie, same się blendują, te cienie są niezwykle długotrwałe, ale również cienie mieniące się wyglądają naprawdę spektakularnie na powiece, więc jeżeli szukacie palety, która będzie zawierała w sobie zarówno zalety cieni łatwo rozcierających, jak również długotrwałych, no to naprawdę, Smashbox, brawo! Jak wiecie, makijaż oka uwielbiam uzupełniać pigmentami i tutaj powiem krótko, zwięźle i na temat. Dla mnie najlepsze w tej chwili pigmenty ma Inglot, a te, które powstały we współpracy z Jennifer Lopez, to po prostu niebiańskość. Te pigmenty wyglądają przepięknie na powiece, cudownie się mienią, nie osypują się, nie zbierają się w załamaniu, więc mamy tutaj po prostu ideał i cudeńko w takim małym i niepozornym pudełeczku. A jak już jesteśmy przy temacie błyskotek, no to nie mogłabym nie powiedzieć o moim ulubionym rozświetlaczu. I teraz uwaga, uwaga, powiem oczywiście o rozświetlaczu, który ja stworzyłam z marką Belle Hypoallergenic, czyli o rozświetlaczu Liquid Glow Highlighter. Ta współpraca to była niesamowita przygoda, bardzo się cieszę, że mogłam stworzyć z Belle Hypoallergenic ten produkt. Cieszę się naprawdę, że tak Wam się spodobał, że tak się dobrze przyjął. Oczywiście bardzo się cieszyłam na ten produkt, ale również wiązało się to z moimi obawami, czy produkt Wam się spodoba, czy będzie się dobrze używał, a każda miła wiadomość od Was to jest dla mnie po prostu uskrzydlenie. Używam go zarówno do rozświetlania twarzy, jak również do rozświetlania dekoltu. Bardzo lubię łączyć go na przykład z balsamem do ciała, żeby stworzyć efekt glow, albo tak na życie, albo na sesję zdjęciową, więc no, to jest oczywiście mój ulubieniec i tym samym bardzo Wam dziękuję za tak dobre przyjęcie. Teraz pokażę Wam dwa moje ulubione korektory. Pierwszym z nich jest korektor, który przejawia się w prawie każdym moim filmie, czyli oczywiście korektor Art Deco Longwear Concealer i również dziękuję Wam za wszystkie wiadomości, w których piszecie, że jeżeli go przetestowałyście, to był dla Was naprawdę bardzo dobry. To jest dla mnie najlepsza rekomendacja. Zdaję sobie sprawę z tego, że Wy często korzystacie z moich poleceń, więc jak się sprawdzają, to jestem po prostu najszczęśliwsza na świecie. To jest korektor, który daje Wam średnie krycie, ale taką niesamowitą lekkość pod okiem. Ja lubię z nim pracować nie tylko na młodych skórach, ale również na moich dojrzałych klientkach, bo on wygląda naprawdę wyśmienicie i mało tego, łączy się bardzo dobrze z bardziej kryjącymi formułami korektorów, więc jeżeli chcecie zrobić sobie najpierw mocniejsze krycie, na przykład punktowe, to później możecie dołożyć trochę korektora Art Deco i wszystko będzie w porządku. A drugim właśnie korektorem o mocniejszym kryciu, który po prostu skradł moje serce, jest korektor High Coverage Sensic. Również go Wam namiętnie polecam, ponieważ dla mnie to jest kryjący korektor o wiele lepszy niż na przykład wysokopółkowe kamuflaże, najprościej rzecz ujmując. Jest kryjący, nie jest obciążający, czyli jest dokładnie taki, jak być powinien. Ostatnim kosmetykiem makijażowym jest puder. I tutaj nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała, że ulubieńcem roku 2018 był oczywiście puder Laura Mercier Translucent Powder, którego równie namiętnie używam. Ten puder jest świetny zarówno do poprawek, jak również do bakingu. Możemy nim robić po prostu co tylko chcemy. Wygląda lekko, nie obciąża skóry, ale jak wiecie, znalazłam ostatnio zamiennik. Nie mogę powiedzieć, że jest to ulubieniec roku 2018, bo tak naprawdę dopiero zaczęłam go używać, ale jeżeli jeszcze nie widzieliście mojego filmu z tanimi zamiennikami drogich kosmetyków, to oczywiście zapraszam. Kategorie makijażu mamy za sobą. Teraz pokażę Wam szybko dwa akcesoria makijażowe. Pierwszym z nich będzie pędzel, tym razem pędzel od Hebe numer F02. Wiecie, że w moich tutorialach pojawia się mnóstwo pędzli, których używam często, natomiast stwierdziłam, że tym razem pokażę Wam pędzel, z którym nie rozstaje się w moim codziennym makijażu. I ten pędzel, który można by było pomyśleć, że jest świetnym pędzlem do różu i jestem przekonana, że tak jest również, w moim przypadku sprawdza się doskonale właśnie do pudru. Przez ten swój lekko ścięty, ale jednocześnie obły kształt, wspaniale dostosowuje się do kształtów twarzy. Doskonale aplikuje się nim puder pod okiem, puder na nos, na czoło, na brodę. No naprawdę, jak go spróbujecie, to zobaczycie, o czym mówię. No i oczywiście muszę jeszcze powiedzieć o gąbce, bo dostaję od Was całą masę zapytań o to, które gąbki są moim zdaniem najlepsze. Odpowiedź jest prosta.
blended. Dla mnie te gąbki po prostu deklasują konkurencję. Ja całe lata używałam klasycznych beauty blenderów i w 100% przesiadłam się na gąbki blended, które po pierwsze są tańsze, a po drugie są większe, więc makijaż trwa krócej. Do tego muszę Wam jeszcze powiedzieć, które są moje ulubione kolory, bo o to też często pytacie. Najlepszym dla mnie kolorem z gąbki blended, tym, którym pracuje mi się najlepiej i moim zdaniem jest najbardziej miękki, jest ten taki beżowo-biały, marmurkowy wzór, ale tutaj trzymam też tą gąbkę z nowej kolekcji, która ma dokładnie tą samą miękkość. Ulubieńców roku 2018 mamy za sobą, więc przechodzimy do bubli. I bubli nie mam wielu, natomiast uwierzcie mi, stwierdziłam, że jeżeli coś znajdzie się w tym podsumowaniu, no to musiało mi już naprawdę nie służyć. I pierwszą rzeczą będzie produkt pielęgnacyjny. Mowa o piance oczyszczającej Whipping Egg Mousse Pack, którą kupiłam sobie w Contigo. Wielkie nadzieje pokładałam w tym produkcie, ponieważ jest to pianka, która z tego, co pamiętam, znajduje się na dziale pielęgnacji koreańskiej, a ja bardzo wierzę w takie produkty, więc miałam nadzieję, że znajdę coś bardzo przyjemnego i coś bardzo dobrze oczyszczającego. Było zupełnie przeciwnie. Zapach zupełnie mi się nie podoba, jest dla mnie strasznie męczący i ta pianka, nie wiem jak to wytłumaczyć, ale ona dla mnie prawie nic nie robi. Rzeczywiście, jak wyciśniecie sobie ją na rękę, no to tej piany robi się dużo, ale jak próbuję sobie oczyścić buzię, to mam wrażenie, że ona tylko osadza się na mojej twarzy i jest bardzo trudna do usunięcia. Nie daj Boże, jak jeszcze dostanie mi się do oka, to szczypie mnie to niemiłosiernie, więc dla mnie jest to produkt, o którym naprawdę chcę zapomnieć. Drugi kosmetyk również należy do kategorii pielęgnacji. Mowa o regenerującym demakijażu oczu z Evre. I kosmetyk ten pojawił się już kiedyś na moim kanale. Było to w filmie o demakijażu i ja już wtedy sygnalizowałam Wam, że nie do końca jestem z tego kosmetyku zadowolona, ale jako, że już go kupiłam, już wydałam na niego pieniądze, to po prostu go wykorzystam. Natomiast jak widzicie, po zużyciu prób było wiele, a ja nadal nie jestem zadowolona i nadal nie mogę go skończyć. Wynika to z tego, że on bardzo długo zmywa tuż do rzęs. Naprawdę trzeba się tutaj nagimnastykować, żeby tą maskarę usunąć. I na opakowaniu znajduję informację, że olejek ten usuwa wodoodporny makijaż. Ja wodoodpornych maskar praktycznie nie stosuję, więc jeżeli ze zwykłą on sobie nie radzi, to co dopiero z wodoodporną? No i właśnie z kosmetykami czasami tak jest, że na przykład przy pierwszym użyciu coś nas nie zachwyciło, ale dajemy jeszcze kilka szans, zaczynamy się przekonywać do produktu i później jest lepiej. Natomiast w tym wypadku, pomimo że chciałam zrobić coś, żeby on w końcu zadziałał, żebym mogła go jakoś ze spokojem wykorzystać, no to tutaj szczerze przyznaję się przed Wami i przed sobą, że naprawdę czas powiedzieć do widzenia i już nie starać się zużyć go do końca, bo on po prostu zamiast ułatwiać mój demakijaż, to on mi tylko i wyłącznie przeszkadza. I ostatnie dwa buble pochodzą niestety z jednej marki, bardzo mi przykro, mowa o marce Sin Skin. Zacznę od rozświetlacza płynnego, który moim zdaniem ma niestety, ale strasznie nieużytkowy kolor. I o ile zawsze jestem daleka od tego, żeby oceniać kolorystykę produktów, o tyle w tym wypadku, no jeżeli chodzi o moją osobistą preferencję, bardzo ciężko jest ten kolor wykorzystać. To jest odcień takiego bardzo chłodnego, przepraszam, że to powiem, ale trochę trupiego fioletu, który moim zdaniem wygląda niekorzystnie zarówno na twarzy, jak również na dekolcie i moim zdaniem jest po prostu strasznie trudny do wykorzystania. A drugim produktem jest pojedynczy cień do powiek, Bouncy Eyeshadow, który jest też takim, jakby to powiedzieć, kosmetykiem, który w pierwszej chwili wydaje się być czymś niesamowitym i to jest bardzo miękka konsystencja, która słoczuje się bezbłędnie, na zdjęciach wygląda mega obiecująco, natomiast moim zdaniem właśnie przez tą swoją nadmierną miękkość jest to produkt bardzo trudny do użycia w makijażu oczu. Nie mówię już nawet o blendowaniu załamania powieki, ale mówię o aplikowaniu go na powiekę ruchomą oka. Oczywiście on Wam się zaaplikuje, natomiast jest tak tłusty, tak kremowy, że po kilku godzinach noszenia, niezależnie od tego, czy zaaplikujecie go bezpośrednio na korektor, na powiekę czy na bazę, po prostu strasznie zbiera się w załamaniu powieki, a szkoda, bo kolory są fajne, jakby pomysł jest fajny, natomiast jest to dla mnie jeden z najmniej trwałych cień do powiek, jakich kiedykolwiek używałam. Jak już omówiłam bubli roku 2018, to muszę to powiedzieć i zaznaczyć raz jeszcze wyraźnie. To, że coś nie sprawdziło się mi, wcale nie musi oznaczać, że nie sprawdziło się drugiej osobie. Jesteśmy różni, różnorodni, różne produkty nam odpowiadają i różne produkty nam pasują, więc jeżeli wśród moich bubli
jeżeli znalazł się Wasz ulubieniec, to ja to oczywiście rozumiem, szanuję i akceptuję i nawet chętnie dowiedziałabym się o tym w komentarzu. W komentarzach napiszcie mi też koniecznie, jakie były produkty, z którymi w ubiegłym roku się nie rozstawialiście. Jestem naprawdę mega ciekawa, dajcie mi koniecznie znać. Oczywiście jak zwykle, jeżeli odcinek Wam się podobał, czekam na Wasze kciuki w górę, na subskrypcję. Dziękuję, że jesteście i do zobaczenia następnym razem.